W najnowszym filmie Sławomira Fabickiego pod tytułem Miłość gra pani główną bohaterkę, Marię. Proszę powiedzieć, kim jest Maria? Maria to jest taka kobieta w moim wieku, koło trzydziestki, która robi karierę zawodową i można powiedzieć, że jest taką trochę klasą średnią. Urządzają razem z jej mężem Tomkiem mieszkanie, wskakują w taki lepszy pułap życia trochę i po wielu latach decydują się na dziecko. I wydarza się jak jedna z szeregu jakichś tragedii, ale to jest taka warstwa oczywiście fabularna. Natomiast dla mnie Maria jest po prostu kobietą, która trwa w miłości, w zupełnie niezwykły i dla mnie chyba trudny do pojęcia sposób. Właśnie chciałam zapytać o tą tytułową miłość, bo jest to niewątpliwie film o miłości. O jakiej? Według pani, według Marii, jaka to jest miłość i w jakiej pozycji ona jest właśnie w tej miłości? Ja sama jestem oczywiście przed oglądaniem filmu, raz miałam okazję już się z nim zmierzyć, ale to pierwsze oglądanie jest zawsze jakieś tak emocjonalne, że trudno. Trudno jest mi jeszcze o samym filmie mówić i pewnie mówię więcej o tym, co mam w głowie i o tym, co się wydarzało na planie. To nie jest historia z komedii romantycznych, w których wszystko się dobrze kończy. To jest trudna miłość. I to nie jest miłość, którą możemy rozpoznawać z jakichś takich kolorowych pisemek, szablonowa, jakaś łatwa, piękna. Piękna jest. To jest miłość, która musi się skonfrontować z cierpieniem, ze śmiercią, ze straszną krzywdą. I to jest chyba pytanie o to, jaki wtedy kształt przybiera. I strasznie mi jest trudno powiedzieć, jaki będzie tego efekt. Ale wydaje mi się, że przybiera jakiś taki najpełniejszy wtedy kształt chyba. Chyba właśnie wtedy. Za moment będzie, można powiedzieć, światowa premiera filmu Miłość właśnie na Warszawskim Festiwalu Filmowym. Jak się pani czuje? No jestem stremowana. Ja chyba nie do końca odnajduję się w jakichś takich okolicznościach, więc jestem stremowana, ale cieszę się, że mam przed sobą tę konfrontację, bo to było jakieś spotkanie ze Sławkiem, z Marcinem, z tym scenariuszem, z tą historią. Było dla mnie niezwykle ważne i bardzo jestem ciekawa, co z tego się przeniesie i czy udało się utkać tylko tę historię, czy jeszcze przenieśliśmy to wszystko, co działo się poza słowami, między słowami, miałam poczucie takie po tej pracy, że działo się tam właśnie bardzo dużo. Bo premiera jest tym momentem, że jak gdyby kończy się wasza praca, a zaczyna się prawdziwe życie tego filmu, więc życzę powodzenia i takiego odbioru, jakiego sobie właśnie życzycie państwo i reżyser. Dziękuję bardzo. Dziękuję.